Ostatnie godziny kampanii to pełna mobilizacja. Działania w terenie i bezpośrednie rozmowy to to, na co tak naprawdę od wielu tygodni stawiają ubiegający się o prezydenckie fotele. Przed drugą turą mobilizacja wyborców jest szczególnie ważna. Dlatego podejmowane działania skupione są na zachęceniu do uczestnictwa w wyborach. Fatima Orlińska. W pierwszej turze wyborów samorządowych frekwencja w województwie śląskim była najniższa w całym kraju. Do urny wyborczych poszło niespełna 49% uprawnionych. Najniższe zainteresowanie głosowaniem odnotowano w Bytomiu. Dlatego przed drugą turą, gdzie liczy się każdy głos miasta, zachęcają. W Rybniku ruszyła profrekwencyjna kampania w języku śląskim. Zachęcamy mieszkańców Rybnika hasłem "Cisnemy na wybory", więc godomet po naszemu, do naszych ludzi, żeby poszli. W pierwszej turze ta frekwencja nie była satysfakcjonująca. Wiemy, że podobnie było w całej Polsce, natomiast mamy chrapkę na więcej i chcemy zmotywować mieszkańców, by korzystali z tego święta demokracji. Stąd plakaty w różnych miejscach. Zgłosili się do nas i restauratorzy, i sklepy, które chciałyby powiesić taki plakat. I wszędzie mówimy to samo. Cisnymy na wybory 21 kwietnia. Mieszkańcy mogą również pobrać taki plakat z sieci, wydrukować go i powiesić w dowolnym, dozwolonym miejscu. W nieprzypadkowych z kolei miejscach ostatnio godziny kampanii spędza Michał Pierończyk, urzędujący prezydent Rudy Śląskiej i kandydat w drugiej turze. Dziś specjalnie skorzystał z urlopu, by wspólnie posadzić symbolicznie 11 drzewek z przedstawicielami 11 dzielnic. Myślę, że to przemawia, bo jest fajny obrazek, tak? Więc to może przemówić do tych wszystkich, którzy gdzieś tam zieleń cenią i przyrodę. A jest taka grupa osób. I mam wrażenie, że część z nich akurat w pierwszej turze nie dopisała nam, z uwagi na bardzo ładną, gorącą pogodę. Ale co się robi, żeby była większa frekwencja? No ja dzisiaj, jest dzisiaj czwartek, dzień targowy na targu w dzielnicy Wirek i tam bardzo dużo ludzi przyjeżdża, więc tam dzisiaj żeśmy chodzili od godziny 8 właśnie do 11, prawie 3 godziny. Cała grupa osób właśnie z mojego sztabu, kandydaci na radnych też, którzy startowali w wyborach i żeśmy zachęcali do pójścia do wyborów, więc myślę, że to jest to coś, co przemawia najbardziej, czyli ten bezpośredni kontakt. Co właściwie podkreśla każdy z kandydatów. O święcie demokracji i jego wadze mówi również Konrad Dziuba, kandydat na prezydenta Będzina. Jak sam przyznaje, jego każde spotkanie w terenie jest rozmową o zmianie, a ta zaczyna się od oddania głosu. W drugiej turze mogą decydować naprawdę niewielka ilość głosów. Także każdy głos ma bardzo duże znaczenie, żebyśmy poszli, zdecydowali o losach Będzina, o miejscu, w którym żyjemy na co dzień, wychowujemy swoje dzieci. No i w perspektywie mieszkańcy jednak biorą sobie te słowa do serca i jak deklarują, wybiorą się już 21 kwietnia w najbliższą niedzielę do urn wyborczych. Wysoka frekwencja to święto demokracji. W wyborach samorządowych ono ma takie istotne znaczenie, bo przecież dbamy o te nasze małe ojczyzny. Ubolewam też nad tym i to muszę powiedzieć, że miasto, obecny obóz rządzący nie prowadzi takich działań profrekwencyjnych. Jak mówi profesor Małgorzata Myśliwiec, kandydaci często tracą na tym, że w kampanii, zwłaszcza u jej końca, udają kogoś, kim na co dzień nie są. A i wyborcy nie są naiwni. Niestety kampanię przed drugą turą wyborów samorządowych oceniam dość negatywnie. Nie widzimy tutaj szczególnie dużej mobilizacji. I pytanie jest takie, oczywiście kandydaci pewnie mają przekalkulowane, kogo uda się zmobilizować. Pewnie każdy z kandydatów doskonale wie, czy większa bądź niższa frekwencja działa na jej lub jego korzyść. No i myślę, że te działania faktycznie w takim zakresie pozostają, tak? Czyli wiemy, do której grupy chcemy się odwołać, wiemy, kogo chcemy zmobilizować, no i zobaczymy, jaki to przyniesie ostateczny efekt. Lokale wyborcze w najbliższą niedzielę będą czynne od godziny 7 do 21, a efekty głosowania poznamy w najbliższych godzinach po ich zamknięciu.